spotkaliśmy się z panem Marcinem Wałdochem w pobliżu Chojnickiego Mostostalu. W poniedziałek, 31 sierpnia, jest 35. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Panie Marcinie, co się działo 35 lat temu tu w Chojnickim Mostostalu? 35 lat temu tu w Chojnickim Mostostalu rozpoczęła się polska droga do wolności w naszym mieście i ten strajk, który miał swój finał 30 sierpnia akurat w Mostostalu, a nie 31, tak jak podpisanie porozumień gdańskich, rozpoczął się 25 sierpnia. Strajkowało około 1000 robotników w naszym zakładzie chojnickim. Później przyłączyły się do tego strajku inne chojnickie zakłady, takie jak PKS, Polsport, chojnickie fabryki mebli. Ten fakt znalazł się w pana nowej książce, którą właśnie w poniedziałek 31 sierpnia będzie można obejrzeć na promocji. Tak. Co to za wydawnictwo? Kto panu pomagał w ułożeniu, w wydaniu? 31 sierpnia o godzinie 18.30 jest promocja w czytelni Wszechnicy Chojnickiej. Książki o chojnickim karnawale Solidarności, kształtowanie się i rola nowego ruchu społecznego w warunkach lokalnych 1980-81. To jest monografia naukowa, która przedstawia wydarzenia lat 80-81 z 16 miesięcy legalnej działalności Solidarności. W tej książce oprócz opisu i charakterystyki strajków, które odbywały się na ziemi chojnickiej w sierpniu 80 roku, jest też przedstawiony cały kontekst zmagań pomiędzy Solidarnością a władzą ludową. Są przedstawieni bohaterzy reżimu komunistycznego, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Solidarności, którzy brali aktywny udział w tamtych wydarzeniach lat 80-81. Jest to wpisane w kontekst też wydarzeń ogólnopolskich, takich jak na przykład śmierć kardynała Wyszyńskiego, takich jak zamach na papieża, czy też na przykład wydarzeń bydgoskich, tak zwanej prowokacji bydgoskiej. Do książki będzie też dołączona ścieżka do internetu, gdzie znaleźć będzie można nagrania z tamtych wydarzeń. Jakie to będą nagrania? Nagrania za spotkania? Część z tych nagrań, które się zachowały, przenieśliśmy na pliki MP3, dlatego one znajdą się w internecie. Jest tam nagranie z wiecu pierwszomajowego w Chojnicach, który był praktycznie takim punktem krytycznym. Razem z mszą, co? Razem z mszą, która wtedy odbywała się na placu bojowników PPR, czyli obecnie na obecnym starym rynku. Był to punkt krytyczny zmagań między władzą ludową a Solidarnością i Solidarność zyskiwała sobie coraz większe zaufanie społeczne, a dezintegracja PZPR-u i delegitymizacja władzy postępowały i na tej fali ogromnego społecznego poparcia odbywa się wiec z pominięciem dotychczasowych pochodów pierwszomajowych, a wiec ten przybiera bardziej formę nawiązującą do polskich tradycji i obyczajów, łącznie z intonowaniem pieśni religijnych poprzez to, że naród polski od setek lat jest związany z religią katolicką. I oprócz tego wiecu było też tego dnia spotkanie w klubie Medyk. To spotkanie było spotkaniem z uczestnikami m.in. wydarzeń bydgoskich, takimi jak Michał Bartoszcze, którzy to opowiadali o tym, jak zostali zaatakowani przez siły służb bezpieczeństwa i milicji obywatelskiej podczas Wojewódzkiej Rady Narodowej 19 marca 81 roku. To było wydarzenie, które do dziś odczytywane jest jako prowokacja władzy ludowej wobec działaczy solidarnościowych. Miała po prostu runąć teza o samoograniczającej się rewolucji, a zwyciężyć miała ta o wichrzycielstwie Solidarności i jej członków. Panie Marcinie, kogo pan zaprosił na wydarzenie do czytelni w poniedziałek? Kto weźmie udział? W czytelni w poniedziałek poprowadzi promocję profesor Jacek Knopek, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaprosiłem też byłych działaczy solidarnościowych
i poprzez media społeczność Chojnic i okolic, dlatego że Związek Solidarność w Chojnicach w latach 80-81 od 81 roku działał faktycznie jako MKZ podregionu chojnickiego i włączał w teren swojego działania również zakłady z dawnego powiatu sępoleńskiego i tucholskiego, no i także te z powiatu chojnickiego, czyli zakłady na przykład z Czerska, z Meblostylu, gdzie właściwie wybuchł pierwszy strajk sierpniowy na ziemi chojnickiej, bo 23 sierpnia, dwa dni przed strajkiem w Mostostalu, chociaż to akurat w Mostostalu też doprowadzono do przerwy w pracy 23 sierpnia na wieść o wydarzeniach na wybrzeżu. Będzie jeszcze część muzyczna w czasie promocji. Będzie część muzyczna. Pani Hania Budkiewicz będzie wykonywała dwa utwory pana Jacka Kaczmarskiego. To będą Mury i Nasza Klasa. Hymn Solidarności. Hymn Solidarności. To znaczy, Mury to nie jest hymn Solidarności. To jest Ale właśnie, się przyjęło. Przyjęło się tak jako drugi nieoficjalny hymn Solidarności. Tak, będzie wykonywać Mury. Panie Marcinie, ostatnie pytanie. Dlaczego pan to napisał? Przecież pan wtedy, w 81 roku, no, nie uczestniczył w tych wydarzeniach. Nie tylko nie uczestniczyłem, ale ja w ogóle nie żyłem w 81 Dokładnie. Roku. Ja urodziłem się po 81 roku. Napisałem tę książkę z czystej takiej fascynacji odkrywania rzeczywistości tej społeczno-politycznej związanej z naszym miastem. W przeszłości miałem okazję napisać książkę z panem Andrzejem Lorbieckim o chojnickim wrześniu 39. Później przeniosłem się o 38 lat wstecz i napisałem książkę, właściwie przetłumaczyłem książkę o morderstwie na areszcie Winterze w Chojnicach. A następnie 80 parę lat na osi czasu do przodu, do wydarzeń sierpnia 80. Dlaczego? Przede wszystkim wydaje mi się, że w społeczeństwie bardzo mało wiemy o bohaterach tamtych wydarzeń. Zarówno ze strony władzy ludowej tych bohaterów, jak i tych solidarnościowych. Nie wiemy, jakie czynniki powodowały angażowanie się w ten ruch. Nie wiemy, dlaczego właściwie, nie wiedzieliśmy może, bo według mnie po przeczytaniu tej książki państwo będziecie wiedzieli, dlaczego tak było. Dlaczego ten ruch w ogóle zaistniał w Chojnicach, skoro w tym mieście nie było wcześniej tradycji oporu i tradycji takiej zorganizowanej opozycji demokratycznej, a zależało mi na tym, żeby wskazać te powiązania pomiędzy lokalnym środowiskiem, a tym środowiskiem działaczy ogólnokrajowych, takich jak Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda i inni, którzy byli szeroko znani i cieszyli się autorytetem w społeczeństwie. No, nie ukrywam też, że w tej publikacji jest bardzo dużo materiałów nawiązujących do działalności służb bezpieczeństwa, które dążyły do dezintegracji Solidarności, do kompromitacji niektórych członków Solidarności. No, okazuje się, że w te losy wpisały się też dramaty jednostek, dramaty ludzkie, które łamały ludziom życiorys. Panie Marcinie, gdzie będzie można tą książkę kupić i w jakiej cenie? Ta książka będzie dostępna w kiosku z pamiątkami pana Mieczysława Blocha na Starym Rynku w Chojnicach. Poza tym miejscem będzie można ją znaleźć w sieci na stronie karnawałsolidarności.pl. I wiem, że są instytucje, które zamówiły te książki, m.in. jedna z księgarni z Gdańska, która też w internecie będzie te pozycje promować. Czy w chojnickich księgarniach też będzie można kupić? Nie, chyba nie. Żadna chojnicka księgarnia się do mnie nie zgłosiła. Urząd Miejski też nie chce tych książek, bo wskazuje, że nie ma środków. Dlatego chyba tylko w tych miejscach, które wymieniłem do tej pory. Jeszcze chciałbym nawiązać do tego pytania, które pan redaktor mi zadał na początku naszej rozmowy odnośnie ewentualnych innych osób czy pomocy środowisk przy pisaniu tej książki, to muszę wskazać, że przede wszystkim powinienem podziękować pracownikom Archiwum Państwowego w Bydgoszczy za przychylność, archiwów Instytutu Pamięci Narodowej w różnych miastach w Polsce, bo czerpałem te dokumenty zarówno z Warszawy,
Warszawy, z Gdańska, z Bydgoszczy, jak i z Poznania. I tych dokumentów było bardzo dużo. Dzięki ich uprzejmości zawsze miałem do nich dogodny dostęp. Podziękowania należą się także doktorowi habilitowanemu Sławomirowi Cęckiewiczowi, który wystawił mi odpowiednią rekomendację do prowadzenia kwerendy w archiwach IPN-u. No, książka jest monografią naukową, to nie jest publicystyka. Pytanie, które tam postawiłem, odnosiło się do analogii w działalności Solidarności na poziomie lokalnym, a tej na poziomie ogólnokrajowym. Myślę, że na to pytanie w tej książce odpowiedziałem, tak samo jak i na wiele innych postawionych tam, dotyczących na przykład podłoża społeczno-kulturowego tych członków Solidarności, ich zapatrywań, źródeł ideologicznych. Dziękuję.